Na zalewie Tama pojawili się miłośnicy jazdy na łyżwach. Wskutek bardzo niskich temperatur ten popularny akwen skuty jest lodem i niektórzy postanowili wykorzystać go jako naturalną ślizgawkę. Wydaje się, że warstwa lodu na Tamie jest na tyle gruba, by utrzymać człowieka, ale mimo to strażacy odradzają wchodzenie w takich miejscach na lód. Straż pożarna przestrzega przed wchodzeniem na jakiekolwiek zamarznięte akweny. Jeśli ten apel nie odniesie skutku, to warto znać kilka zasad, które mogą pomóc, gdyby doszło do załamania lodu. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze wchodzić minimum w grupie dwuosobowej. Pamiętamy o tym, aby utrzymywać kontakt wzrokowy, niedaleką odległość między poszczególnymi osobami. Pamiętamy, aby unikać dużego nacisku w jednym miejscu przez kilka osób na warstwę lodu. Pamiętamy również o tym, aby ręce podczas całego pobytu na lodzie mieć wyciągnięte z kieszeni, żeby ewentualnie jeszcze można było zareagować, przytrzymać się. Przy tak niskich temperaturach powietrza i wody po załamaniu lodu pomoc dla człowieka, który wpadł do wody, musi nadejść bardzo szybko. Jest taka zasada, tyle stopni, ile ma woda, tyle minut możemy w tej wodzie maksymalnie wytrzymać. Czyli jeżeli temperatura ma 5 stopni, to 5 minut to jest maksymalny czas, kiedy w jakim możemy przebywać w tej wodzie. Potem już następuje zjawisko hipotermii, nagłego wychłodzenia temperatury organizmu i w zasadzie brak możliwości poruszania się. Lepiej więc nie ryzykować i korzystać z bezpiecznych lodowisk, takich jak choćby to przy ulicy Kubusia Puchatka w Szanowie.